zespołu. Piątka, pierwszy zespół. Szaleńczy, rajcy, poty, koszt zakończony niepowodzeniem. Od razu szybko zbierają gnianki już. Czy akcja zawodniczek. Gustafsson z powrotem, wycofanie. Piotrzeżak chciała oddać piłkę karnej kart i nie ma akcji. Nie ma, przepraszam, punktów z tej akcji zespołu gorzowskiego. Przeciska się, nie walczyło o piłkę. Udało się gorzowiankom przechwycić kosz, to w odpowiedzi Gminianek. Również niecelnie, ale jest tutaj z numerem 10 Megan Gustafsson. Piłka poza pasem gry. Dogrywamy 12 sekund ze zmianem w zespole z Gdyni. O tym za chwileczkę. Oj, piękna trójka. Celnie z zaliczka 70 metra. Coś się tutaj dzieje. Keller zdecydowała się na samotny rajd. Dźwigalska za trzy pięknie. Ale to już 31 punkt Gniadek. Ciska się tam teraz z Megan Gustafsson. Dzisiaj w zespole ani Stephanie Jones, ani drugiej zawodniczki. Justyna Rudzka, numerem drugim, zresztą na Państwa ekranach. Anna Makurat, akcja zespołu gorzowskiego. Anna Makurat za trzy, cel nietrudny, no i bez powodzenia, karny kart. No dominacja zespołu z Gdyni, no nie ma co gry. Jak na razie 20-7. Była tam Gdyniarki. I 23-7. Znaczy Dominik Kopczewek zdobywa punkty. Dla zespołu gorzowskiego. Przewinienie. Galska, akurat. Obczarzak za 3. I celny rzut w drodze powrotnej i przez te parę dni sporo do myślenia. Kapitan zespołu. Zresztą Dźwigalska teraz Makurat po podaniu. Potrafią celnie rzucać na linii 6-7 metra. To pierwsze punkty Kamili Podgórnej, a... No. Pole podkreślenie na drodze do Polski. I to koniec meczu. 83-55. Zdecydowane prowadzenie.